Szopka dla Urzędu Miasta Zabrze jest coroczną tradycją. Szykujemy się gdzieś już od września, żeby wymyślić coraz bardziej nietypowy pomysł. Chcemy zaskakiwać Zabrzan, urzędników, samych siebie, bo to dla nas też jest wyzwanie. Także tak, w tym roku również zrealizowaliśmy Szopkę dla Urzędu. Nasze zaangażowanie polegało na tym, że montowaliśmy to wszystko, wszystkie rzeczy, które zostały dowiezione, musieliśmy je ustawić odpowiednio, żeby wszystko wyglądało bardzo dobrze. Koleżanka na przykład prasowała różne rzeczy, więc to też jest dosyć ciekawe. Konkretny projekt zrodził się z pomysłów nauczycieli. Zaczęło się totalnie od genealogii, czyli od zaglądania do biblioteki, do ksiąg, do pana Tadeusza, do tradycyjnych opisów wnętrz, do studiowania, co konkretna dane przedstawienie ma na celu, jaki ma przynosić dobrobyt mieszkańcom chat. Więc zaczęliśmy od początku. Zaczęliśmy studiować, dlaczego dane elementy mają zawisnąć i pojawić się we wnętrzu tradycyjnej chaty. Była na przykład sytuacja, gdzie musieliśmy obrazy przyklejać do ściany i na gorący klej to trzeba było szybko właśnie biegać z tym, żeby klej nie wysechł. Cała chałupa jest zbudowana na zasadzie współczesnych wydruków, więc tutaj też chcielibyśmy się wymknąć takim muzealnym postrzeganiu takich miejsc i jak zwykle zaznaczyć miastu, że jesteśmy i tylko chyba takimi kontrowersyjnymi, lekkimi zaprzeczeniami zawsze lubimy to podkreślać. Dużo się nad tym nauczyliśmy i dużo z tego wynieśliśmy i było to bardzo ciekawe zadanie i w inny sposób spędziliśmy ten czas. Mieliśmy dużo zabawy przy tworzeniu tej szopki na terenie szkoły, także jest znowu powód do tego, żeby robić coś razem.